Pozwoliłem sobie wystawić parę obrazów. A Józef przy okazji z kolegami zagrał. No, może kilka słów z Państwa na temat moich prac. Tak króciutko. Maluję od 2003 roku. No, z początku zacząłem malować farbami olejnymi, ale z uwagi na to, że to pomieszczenie było zamkniętym, także tam terpentyna i tak dalej, no nie było to takie dla zdrowia zbyt, prawda, przyjemne. No i przerzuciłem się na malarstwo akrylowe i te farby, które, no może te obrazy, które tutaj Państwo widzicie, to jest wszystko akrylowe, są farby wodne, no dużo mniej szkodliwe. I że tak powiem, takim cudem do malowania była moja żona, która no, na prezent ślubny, a dość późno się żeniłem, bo 15 lat temu dopiero, no i zażyczyła sobie obraz. A wiedziała, że ja maluję, no nie wiedziała, że ja maluję obrazy, tylko ja tak już gdzieś tam od dzieciństwa miałem takie predyspozycje do jakichś rysunków. Jak była rewolucja październikowa, no to wiadomo, ci wcześniej urodzeni pamiętamy, że to jakieś gazetki się robiło i tak dalej, i tak dalej. No to ja zawsze malowałem. Nigdy nie naklejałem jakichś tam skrajradów tych powiedzmy zdjęć, tylko malowałem. A w pamiętnikach wpisywałem się malowałem jakieś kościółki, jakieś widoczki, jakieś mostki, zagajniki i tak dalej. Tak mi to po prostu zostało. No i tak się złożyło, że córka, która zapomniała sobie ilustrację zrobić do lektury, no i szybciutko biegiem rano, coś jej tam wymalowałem, żona zobaczyła, to mówi, Boże, to już jak ty malujesz, Boże, czemu ty nie malujesz? No i tak tam powiedzmy, no zacząłem próbować, coś zaczęło wychodzić. No, później przygoda dość długa, w RSTK Oświęcim. To jest Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku, którą serdecznie tutaj witam, przedstawicieli licznie przybyłych. Grupa Pasja w Kętach. No i tak to moje malarstwo się pomaleńku zagrało oczywiście. I tak to malarstwo się rozwijało u mnie. To z Państwa, no, maluję przede wszystkim pejzaże, ponieważ no, uwielbiam przyrodę, uwielbiam wszystko, co rośnie, co gdzieś tam przepływa, czy tam porusza się po niebie, lubię to uchwycić i przenieść na bok. No. Te kolory, jak Państwo widzicie, one są takie ciepłe. Mówi się, że zima to jest zimna. No, można zrobić zimę zimną, ale można zrobić taką przyjemną i te kolory wcale nie muszą być, prawda, czarno-białe, czy tam powiedzmy no, szaro-białe, tylko jak tutaj Państwo zobaczycie, to te zimy, one mają tam swój wyraz i no, chce się na to patrzeć. No, maluję takie realistyczne obrazy, jak tam powiedzmy no, koń, to nie muszę podpisać, że to tam powiedzmy koń jest, no spojrzymy i widzimy, prawda. No taki mam styl po prostu. Każdy maluje tak, jak chce, jak mu tam w duszy gra. No, tutaj mam 79 prac, w domu jeszcze z 20. No i to jest taka moja stała ekspozycja, z którą powiedzmy, gdzieś mnie zaproszono, to sobie powiedzmy jadę i prezentuję. No, co jeszcze bym Państwu miał do przekazania? Oprócz tego tam z tyłu można zobaczyć moje prace już takie bardziej manualne i takie w większych formatów. Dwie łodzie sobie zbudowałem, jedna taka łódeczka jest na 4-5 osób, a drugi taki kajaczek jednoosobowy. No, wdzięczna robota, przyjemna, no jest pożytek z tego, mogę sobie popływać gdzie chcę, prawda, i pod żagielkiem. To ja do Państwa miał tyle. Życzę miłych wrażeń. Na drugiej sali jeszcze tam też są obrazy, kto z Państwa nie wie, i zapraszam w międzyczasie na drobny poczęstunek. I oddaję głos Panu Józefowi. Ja Państwu dziękuję za przybycie.
Jeszcze, drodzy Państwo, jeszcze moment, bo popełniłem ogromną gafę. Chciałbym na początku podziękować organizatorom Domu Kultury, dyrekcji i paniom z działu plastycznego za wspaniałe zorganizowanie tej wystawy. Serdecznie dziękuję. Thank you.
Shiva mucha baby. Mira jipe he don't wake me. Mira jipe he don't wake me. Tu
muzyku. Daj nam Boże taką publiczność wszędzie. Serdeczną, taką serdeczną. Dziękujemy ślicznie raz. Do widzenia. Kłaniam się. Mężczyzna, dziękuję.